drugim wywiadzie moim gościem jest Tomek Polczyk, przyjmujący KS Norwid Częstochowa i mistrz Europy w piłce siatkowej. Na początku chciałabym, żebyś opowiedział mi o Mistrzostwach Europy. Kiedy one były, jak wyglądały przygotowania? W kwietniu tamtego roku zaczęliśmy właśnie z chłopakami od przygotowań, od powołania do kadry właśnie, szerokiej kadry polskiej. Było nas 16 osób. Zaczęliśmy w Spale w marcu. Był to, nie wiem, 13 czy 14 marzec, nie pamiętam dokładnie. Mieliśmy miesiąc przygotowań, ogólnie strasznie dużo było też załatwiania wszystkiego, ponieważ nie miałem załatwionego paszportu. Musiałem wracać często do domu też na, tak jakby na piękne oczy, załatwiać właśnie paszport. Dostałem właśnie dwa dni przed wylotem paszport do Turcji. Po całym miesiącu przygotowań została wybrana 12 osób, które pojechały właśnie na Mistrzostwa Europy. No i tam zaczął się turniej. Wyszło tak, jak wyszło, no, wygraliśmy. No. Twoi koledzy zostali w Spale, a dlaczego ty zostałeś w Norwidze? To jest decyzja trenerów. W Spale uczą się i trenują osoby wybrane właśnie przez trenerów w Spale, przez trenerów reprezentacji Polski. No i taka jest decyzja, nie potrzebowali. Ja jestem też jako trzecioklasista, tegoroczny maturzysta. Miałem już dwa lata spędzone w Norwidzie za sobą, więc też na ostatni rok przechodzenie do innej szkoły byłoby ciężkie. Poza tym są już osoby też bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy, najlepsi w Polsce. Są już tam w tej szkole, więc myślę, że nie było takiej potrzeby, żebym tam szedł. No i takiego zapotrzebowania, może tak powiem. A jeśli chodzi o treningi w Norwidzie, powiedz mi, jak to wygląda? Ile razy trenujesz w tygodniu? W tym roku trenujemy dwa razy rano i codziennie po południu, czyli ogólnie 7 treningów plus wyjazdy na mecze w sobotę. W zależności, czy mamy mecz w sobotę czy w niedzielę, to jest, mamy treningi jeszcze przesuwane, dodatkowo mamy wtedy jeden czy dwa treningi w sobotę. Czyli nie wracasz do domu w weekendy? Kiedy jesteś w domu? W domu jestem bardzo rzadko. Na rok szkolny zdarza się, że wrócę do domu 4-5 razy. No i też to są takie krótkie dni, że 2-3 szybko z rodziną pobyć, pojechać też do jakichś znajomych, do kogoś i potem powrót do internatu, do, można powiedzieć, że do Częstochowy, do domu. Nie brakuje ci tego kontaktu z rodziną? Brakuje, jak każdemu, no ale moi rodzice byli przygotowani, ja też byłem przygotowany na to, wybierając Norwid, wybierając szkołę, to byłem przygotowany na wiele wyrzeczeń, no i tym jednym z tych wyrzeczeń jest właśnie brak rodziców, brak swojego domu rodzinnego. Twoi rodzice wspierają cię w realizacji twojego marzenia. Możesz powiedzieć, jak wygląda to wspieranie, jak oni ci pomagają w tym wszystkim? Na pewno bardzo mnie wspierają, pomagają. No, kładą strasznie duży nacisk na naukę, no ale pomagają, no wiadomo, na pewno finansowo sam nie byłbym w stanie się utrzymać. Druga rzecz jest taka, że dzwonią do mnie, interesują się tym, co się dzieje w moim życiu. Cały czas są obecni przy mnie praktycznie. Mogę zawsze na nich liczyć w każdej sytuacji. Jeśli chodzi o kontakt z chłopakami, to chyba też są dla ciebie jak rodzina, jak bracia. Z każdego z chłopaków mogę właśnie postawić właśnie w takiej roli mojego brata. Każdy z nich, jem z nimi, mieszkam z nimi 24 na dobę, trenuję z nimi, chodzę z nimi do szkoły. No, każdego znam naprawdę bardzo dobrze, więc... Jak zostałeś mistrzem Europy, to chłopaki raczej ci gratulowali, cieszyli się z twojego sukcesu, czy może ci zazdrościli? To też zależy od osoby. Nie dawali mi, przynajmniej ja nie odczuwałem takich jakby ich reakcji, że byli jakieś zawiedzeni albo byli po prostu zazdrośni. No, wiadomo, bardzo też mnie wspierali, pomagali, tego cieszyli się z moich sukcesów, więc myślę, że naprawdę wszystko bardzo fajnie odbyło się. Twoi rodzice kładą nacisk na naukę, czyli osiągasz wysokie wyniki, jeśli chodzi o naukę? Na pewno nie takie wysokie, jakbym chciał, no ale staram się też kłaść jakiś tam nacisk na naukę, staram się coś uczyć, bo wiem, że jednak samym sportem nie może człowiek i mimo to, że jakoś by tam kariera mogła się jakoś ułożyć, nie wiem, czy uda się, czy się nie uda, bo to jest bardzo dużo czynników zależących od tego, no ale myślę, że oceny mam w miarę pozytywne, nad średniej, która mi odpowiada. Matura również poszła ci dobrze? Próbna matura, oprócz matematyki, mogę powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczony aż tak dobrymi wynikami, więc poza matematyką, która nie poszła mi najlepiej, jest w miarę okej. Swoją przyszłość wiążesz ze sportem? Tak. Tak samo studia, wiadomo, późniejsze moje jakby poczynania kieruję od tego, w jakim klubie się znajdę, gdzie będę grał, gdzie będę trenował, do jakiego miasta pójdę. Nie wybieram klubu pod studia, tylko bardziej studia będę wybierał pod klub. Masz już jakieś propozycje, jakieś swoje też plany, gdzie mógłbyś ewentualnie studiować?
Plany mam jakieś, nie wiadomo, zobaczymy jak wyjdzie z ich realizacją, ale na razie nie skupiam się na szukaniu następnych klubów, tylko na najbliższych celach, czyli na mistrzostwach w Polsce juniorów, na następnych meczach drugoligowych. Mamy też duże ambicje w tym roku, mamy naprawdę fajny zespół, który może fajnie funkcjonować, tylko zobaczymy jak to będzie. Nie staram się myśleć aż tak przyszłościowo, wiem, że zostanie mi 3-4 miesiące zostało mi do zmiany klubu, zmiany w ogóle swojego otoczenia, zmiany z życia, no ale zobaczymy jak to będzie. Będziesz tęsknił za chłopakami i Norwidem? Na pewno, to jest już nieodłączna część mojego życia, mogę tak powiedzieć, że spędziłem tu naprawdę 3 lata, bardzo dobre 3 lata życia. Spędziłem tu każdy dzień, z chłopakami widzę się praktycznie już częściej z rodzicami, z moim współlokatorem Jarkiem, z którym dużo przeżyliśmy, można powiedzieć. Pozdrawiamy Jarka. Tak, bardzo, bardzo serdecznie, Jaruś, buziak dla Ciebie. No i ogólnie ciężko będzie, na pewno ciężko się będzie rozstać z nimi, ale co zrobić, takie jest życie, taki jest sport, że też nie z wszystkimi można pójść do tych samych klubów. Fajnie by było, jakbym z kimś udało się trafić do jednego wspólnego klubu, żeby mieć jakąś jedną znajomą osobę, ale życie pokaże, co będzie. Jeśli chodzi o możliwości, jakie postawił przed Tobą Norwid, co dzięki Norwidowi zmieniło się w Twoim życiu? Dzięki klubowi, oczywiście dyrektor też jest wyrozumiały, to rozumiemy. A jakie szkoła, klub, jakie możliwości, co dzięki temu osiągnąłeś? Na pewno przychodząc do Norwida, nie byłem tak ukształtowanym zawodnikiem, jak jestem teraz. Miałem naprawdę dużo, dużo, dużo braków. Dalej je mam i też jest ich bardzo dużo, ale nie są już tak widoczne. Przychodząc tutaj dużo zawdzięczam właśnie też trenerze Stachurze, który spędził ze mną naprawdę ogrom swojego czasu na indywidualnych treningach, pomagając mi, robiąc ćwiczenia takie, można powiedzieć też, z gumą zwykłą, nawet ćwiczenia po prostu, że ja lepiej prowadził rękę w sumie do samego ataku. Klub dał mi naprawdę wiele możliwości, jaką potem była powołanie do reprezentacji. Samo osiągnięcie, jakie tam było w reprezentacji, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Europejskie, Młodzieżowe wygrane, więc to też jest naprawdę dużo, dużo możliwości mi dało do wyboru następnego klubu. Na pewno też pewność siebie mi strasznie wzmocniło to. Teraz wiem, bardziej ufam swoim możliwościom, wiem na jakim jestem w stanie grać, poziomie, więc naprawdę Norwidowi zawdzięczam bardzo dużo. Jest to naprawdę dobry wybór i nie żałuję przyjścia tutaj. Czyli polecamy Norwida młodym sportowcom? Tak, tak, jasne, że tak. Naprawdę sztab szkoleniowy jest bardzo dobry, nie można narzekać na nikogo. Mamy teraz bardzo świetne zaplecze fizjoterapeutów. Można powiedzieć, że też mamy trenerów bardzo dobrych, mamy statystykę, mamy drugiego trenera właśnie, więc naprawdę można tutaj przychodzić, polecam wszystkim. A jakieś rady dla młodych kolegów, pierwszoklasistów? Żeby, jeżeli są dobrzy i wiedzą co robić, to żeby nie wahali się i nie czekali z tym, bo po prostu przyjście tutaj jest dobrą opcją, żeby rozbijać się, żeby dalej kształtować swoje umiejętności. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za uwagę, Tobie Tomku za obecność w studiu. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich kolegów Tomka z klasy i z drużyny, trenerów i dyrekcję naszej szkoły. A ja chciałabym Was zaprosić do kolejnych odcinków Norwid TV i na naszego fanpage'a na Facebooku Norwid TV.